Pytanie głównie kieruję do pana Andrzeja Padzieja i pana Kazimierza Kroka, ponieważ pytam się o rolę związków zawodowych w Polsce. Czy jest za słaba, czy może jest za mocna, bo na przykład nowa prawica chce przekształcać związki w stowarzyszenia, tak? Ale prosiłabym też, jeśli panowie, reszta panów chce się ustosunkować do tego tematu, to też mi proszę. Powiedziałem właśnie tutaj to, co mówiłem o roli państwa, roli prawa. Celem prawa jest sprawiedliwość, celem posłów jest właśnie tworzenie prawa sprawiedliwego. W tym widzę, w tym co wymieniłem, widzę fundamentalną rolę, żeby prawo po prostu chroniło życie człowieka, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności, czyli prawo do wolnego dysponowania owocami pracy przez siebie wytwarzanej, żeby nie było tak jak w tej chwili konfiskowane, żeby ta własność nie była w 80% konfiskowana. Sprawa związków zawodowych jest oczywiście przez nas traktowana jako do uregulowania na zasadzie umowy ludzi, którzy chcą taki związek założyć i jest wolą przedsiębiorcy, czy zezwoli w swoim przedsiębiorstwie na istnienie związków zawodowych, czy nie. To jest sprawa po prostu umowy ludzi między sobą w tym zakresie. Tyle mam do powiedzenia. Tak właśnie traktujemy rolę państwa, jako skupienie się na tylko pewnych rzeczach zasadniczych, a cały obszar spraw ludzkich do rozstrzygania zostawiamy ludziom do rozstrzygania w ramach umów, które jeżeli zostaną zawarte, potem oczywiście są na przykład pod kontrolą sądów, jeżeli któraś strona takiej umowy nie dotrzymuje. Dziękuję. Ja chciałem się odnieść właśnie do tego stwierdzenia, że pracodawca może zezwolić na założenie związku zawodowego. Ja akurat tak się składa, że jestem działaczem związku zawodowego, jestem członkiem Rady MKZZ Małopolski. I znam kodeks pracy i wiem, że pracodawca nie musi się zgadzać na to, żeby można było organizację związkową założyć w zakładzie, bo to są prawa pracownicze i owszem, są duże naciski różnych pracodawców na to, żeby nie dopuścić do powstania związku zawodowego w zakładzie, bo wiadomo, że w ten czas no, trzeba się troszkę liczyć z tymi związkami, z pracownikami, bo w ten czas znają lepiej swoje prawa. I tutaj się nie zgadzam z tym, bo kodeks pracy wyraźnie mówi, że pracodawca nie może zakazać powstania związku zawodowego. Dziękuję. Tak jeszcze pomocniczo się zapytam, ponieważ sierpień 80 jest znany z organizowania protestów pod centrami handlowymi, głównie pod Tesco. Czy planujecie jakieś akcje w Nowym Sączu? W Sączu, no to nie chciałbym się chwalić, bo no akurat jest, no nie ma czym, no właśnie, o może to tak by tego. Ale właśnie tutaj w Fundacji Sądeckiej jestem skarbnikiem koła gminnego, kasy wzajemnej pomocy, więc często w Sączu przebywam i po prostu działam w tej fundacji. Dziękuję. Jeśli można jeszcze? Można? Oczywiście rozmawiamy o tym, jak partie chcą umocować swoich kandydatów w parlamencie, ale w trakcie debaty rzeczywiście bardzo istotną i ważną sprawą jest sprawa związków zawodowych i zakładu pracy. Wiadomo, że Sądecczyzna boryka się z trudnym rynkiem pracy. Ja nomen omen ostatnio interesowałem się sprawą pracowników PKS-u sądeckiego, który przeżywa dosyć duże kłopoty. Wszyscy z Państwa o tym wiedzą. I niepokoi mnie. Być może, że jest okazja ku temu, żeby to wyszło na światło dzienne. Sytuacja taka, że związki zawodowe w tym zakładzie pracy oczekują na to, aby w jakiś sposób mądry został zakład pracy przekształcony we własność albo we własność jako spółka pracownicza, ale tam nie ma pieniędzy. Problem polega na tym, że my tutaj powinniśmy też troszeczkę czasu w takiej debacie parlamentarnej poświęcić na to,
w jaki sposób ratować takie zakłady pracy, bo to jest ważne nie tylko dla regionu, ale jako przykład dla całej Polski. Bo proszę mi wierzyć, mam wiedzę, że jeśli zakład pracy, który ma duży majątek, ma ponad 300 pracowników, wyszukuje się znakomite kąski, które można byłoby w jakiś sposób spieniężyć, żeby załatać dziury na bieżące potrzeby, czy to Skarbu Państwa, czy to ZUS-u, to też jest jakby to samo, po to, żeby tą załogę w pewnym sensie ogołocić z tego majątku, bo nie ma innego wyjścia, bo nie zarabiamy w inny sposób, a jeśli my zadajemy pytania właścicielowi, czyli marszałkowi województwa małopolskiego, mówimy, że chcemy się tą sytuacją zainteresować i mija miesiąc, mija drugi i nie ma na to żadnej odpowiedzi, to mnie jako kandydata to niepokoi. Tyle w sprawie związków zawodowych. Ja myślę, że nie można tak jak pan kandydat z Wysowej mówić, że skoro w kodeksie pracy jest tak, to tak być musi. Posłowie są po to, żeby prawo właśnie zmieniać, prawda? Jeżeli uważają, że jest ono złe. Ja miałem też takie różne momenty, powiedzmy, opinii na temat związków zawodowych w swoim życiu. Po przemianach się mi wydawało, że związki są zdecydowanie za mocne, a już zupełnie nonsensem jest to, że powstało tyle różnych central związkowych. I często jest tak, że w jednym zakładzie pracy istnieje tam 5, 6, 7 związków branżowych. Pracodawca każdemu szefowi, czy może nawet zastępcom musi dać etat dobrze płatny i tak dalej. Nie mogą się często między sobą porozumieć, więc nawet ich siła negocjacyjna z pracodawcą jest fatalna. Teraz z kolei się mi wydaje, że no i wtedy byłem za tym, żeby jak gdyby jak najbardziej ograniczyć rolę związków zawodowych. Teraz jak widać, że tak się porobiło, że wiele osób pracuje na tak zwanym samozatrudnieniu, na zlecenia, na te tak zwane umowy śmieciowe, to wydaje się, że rola związków tu w tym względzie powinna być dosyć mocna, tylko tak jak mówię, powinno, nie wiem, ustawowo ograniczyć się ilość związków w jednym zakładzie. Poza tym też nie może być tak, że w małym zakładziku 5-10-osobowym powstają związki zawodowe i pracodawca musiałby, powiedzmy, jednego związkowca trzymać na etacie, żeby działał, bo to by go od razu doprowadziło do ruiny. Związki niech będą, ale w rozsądnym zakresie i nie takie liczne, jak są teraz. Dziękuję bardzo. Można ad vocem jeszcze tak dołożyć tylko. No ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że bo cały czas tu się przebija wątek właśnie tego jakby pewnej gospodarczej zapaści, stagnacji i tak dalej. No Stany Zjednoczone największy boom gospodarczy przeżywały właśnie bez istnienia w jakichś tam kodeksach ich prawa przymusu zakładania związków zawodowych. Z chwilą, kiedy właśnie ten element socjalistyczny został włączany do życia, okazało się, że jednak gospodarka zaczyna być wyhamowywana. Więc jest to jakby sprzeczność między naszymi dążeniami i chęciami, a się okazuje, że narzędzia stosowane do tego, żeby te z pozoru być może jakieś wydawałyby się godziwe, okazuje się, że wcale nie są skuteczne. Dziękuję. Jeśli można jeszcze tak. Ja chciałem poruszyć dwie sprawy. Pierwsza sprawa to właśnie zgadzam się z panem z tym, że związki zawodowe powinny się utrzymywać z własnych składek. Mimo tego, że jestem związkowcem, ale przy głosowaniu 30 parę osób, ja byłem tylko jeden za tym, żeby związki zawodowe wyprowadzić ze zakładu pracy. Związki zawodowe mają na tyle pieniędzy własnych, że nie muszą oczekiwać etatów od pracodawcy. Nie powinny z tego korzystać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że przy 100 członków związku dopiero obowiązuje etat, który płaci pracodawca. Więc jeśli pracodawca ma 20 członków związku, nie płaci. Jest to praca społeczna. Ja od 20 lat działam w związkach zawodowych, nie wziąłem jednego złotego za tę działalność. Pracuję społecznie, jeżdżę do Krakowa za własne pieniądze. Nikt mi tego nie finansuje. Dziękuję. Bo zakład jest za mały związek, żeby mi to fundował. W dużych związkach tak jest. Tak jak pan mówi. Są samochody, biura, etaty z pensjami ministerialnymi. Dziękuję.
Pytanie do wszystkich panów. Nasz region zmaga się z dość poważnym problemem, jakim jest bezrobocie. Czy panowie mają jakieś własne pomysły na to, jak poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy? Może pan Tadeusz Nowak? Skoro pani wywołała mnie do odpowiedzi, nie wiem. Ale postaram się w tych kilku sekundach, które państwo żeście mi dali do dyspozycji, przynajmniej dać taki impuls do tego, abyśmy mogli rozpocząć dyskusję. Bo ja sobie wyobrażam tak, że mądrego nie ma, który by wymyślił, co zrobić, żeby było dobrze. Bo gdyby taki był, to pewnie bezrobocie nie byłoby problemem dla Europy Zachodniej, dla Stanów Zjednoczonych. W Chinach nie ma bezrobocia, ale tam jest inna gospodarka. Chociaż nie znamy regionów, nie znamy danych dotyczących regionów północnych, zbliżonych tam w kierunku Rosji. Natomiast jest parę rzeczy prostych, które należałoby wykonać i wszyscy o tym mówią, tylko że nikt tych rzeczy nie realizuje. Pierwsza sprawa to jest po prostu zbyt duże obciążenie pracodawców ZUS-em. Jeśli na początek ktoś musi od razu 700 czy 900 zł wyłożyć po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to tego nie wytrzyma, trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć. Gdybyśmy ujednolicili taką stawkę na poziomie 100 dolarów czy 100 zł powiedzmy, czy tam 100 euro, sądzę, że boom gospodarczy, Polacy są na tyle narodem z inicjatywą, że daliby rady. Wtedy wiadomo, że sprawa wzięta w swoje ręce przyniosłaby efekt. To jest podstawowa rzecz. Druga rzecz, Polacy muszą się jeszcze jakby w całości, jako naród zastanowić nad tym, w jaki sposób robić transformację w kierunku tym, aby powstała duża liczba w tej klasy średniej, mające pieniądze, która jest odporna na kryzys, bo w kryzysie jest tak, że bogaci, którzy mają dużo pieniędzy, to i te głębokie kieszenie, o których Kaczyński mówił, potrafią przyhamować, nie inwestować, bo szkoda stracić, na przykład. A wówczas to działa bardzo niedobrze, dlatego że tych pieniędzy na rynku nie ma, nie inwestuje się, nie robi się nowych rozwiązań technicznych. Ja uważam, że tutaj informatyzacja, wysokie technologie, Polacy są naprawdę dobrzy w tym. Zmiana prawa patentowego, żeby nie było tak, że ktoś kradnie drugiemu patent. Takie rzeczy się w Polsce niestety zdarzają. Pan poseł może na ten temat coś wie. Znamy wynalazców, którzy stracili swoje patenty. Będą teraz patentowali być może w Stanach Zjednoczonych. Są procesy naprawdę trudne. Ja sądzę, że dużo z programu Unii Polityki Realnej, która teraz nazywa się Nowa Prawica, pana... Może dopuścimy do głosu, bo już czas się skończy. To znaczy, no ja tutaj będę, proszę państwa, wracał jednak do głównych wątków, do naszych zasad. Uważam, że zrozumienie zasad jest początkiem w ogóle zrozumienia wszystkiego i podjęcia sensownych tutaj działań. Więc ja tutaj staram się tam poprzednio mówić jaką mamy proporcję form własności właśnie tutaj w naszym kraju. 80% to jest własność państwa, czyli wspólna, czyli socjalistyczna. Nawet na tych uczelniach, które nazywają się ekonomiczne, ale o których na przykład profesor Orocki z Platformy Obywatelskiej dzisiaj mówił, rektor Szkoły Głównej Handlowej, że tam się nadal wykłada socjalizm. Ale nawet na tych uczelniach się podnosi to, że własność prywatna jest efektywniejsza, jest lepiej zagospodarowywana, przynosi lepsze efekty, daje rozwój. No więc jeżeli mamy taką strukturę tej własności, że zaledwie 20% jest w rękach, w dyspozycji ludzi, a 80% jest zarządzane przez machinę biurokratyczną, państwową, która w tej chwili, jeśli chodzi o przepisy, przepisy idą tak, urzędników przybywa tak, a właśnie te problemy łącznie z bezrobociem idą jakby w drugą stronę. Tu jeszcze jest sprawa aplikacji prawa unijnego, które jest tego samego typu prawem, więc tu chciałbym mówić jeszcze o tym ukrytym urzędników w przedsiębiorstwach ze względu na
tego typu przepisy, jakie mamy, po prostu przedsiębiorstwa muszą masę urzędników zatrudniać tylko po to, żeby oni obsługiwali te wszystkie tutaj wydawane przepisy niejednokrotnie bzdurne i tak dalej. To wszystko właśnie powoduje sytuację bezrobocia. Gdyby tego nie było, po prostu nastąpiłby rozwój gospodarczy i po prostu problemu by nie było, więc my się musimy z tym tutaj umocować, bo każdy człowiek rozsądny przyznaje, że tak, własność prywatna jest funkcjonalniejsza, ekonomiczniejsza, zyskowniejsza, około 50% własności wspólnej. No to jak możemy się opowiadać za taką strukturą własności, gdzie 80% jest w dyspozycji urzędników, a tylko 20% ta namiastka, a dzięki temu 20% i tak widzimy, jak ono jest pięknie zagospodarowane, jak te nasze ogródki, domki, jak one pięknie wyglądają. I tylko to jeszcze ratuje ten imidż, że w naszym kraju nie jest może tak tragicznie. Dziękuję. Proszę Państwa, no jak widać to, co mówiliśmy na początku, że powinniśmy się byli połączyć, jest jak najbardziej aktualne i ważne i ma sens. Poglądy na tematy gospodarcze mamy bardzo zbliżone. No wydaje mi się, że tak, no podatki niskie, ZUS-y niskie, wtedy ludzie będą chcieli otwierać zakłady, będą uciekali z szarej strefy, bo najgorsze jest to, a wiem, jako dawny właściciel małej firmy handlowej zatrudniającej 3 osoby, jak na przykład w makro podjeżdża na przykład duży wóz z towarem sklepikarza i drugi analogiczny lustrzane odbicie, to na fakturę, to bez faktury poproszę. Czyli, że sprzedaje się powiedzmy połowę towaru poprzez kasę fiskalną, drugą połowę bez podatku. Gdyby podatki były niskie, nie byłoby, nikt by takich rzeczy nie ryzykował, bo w końcu kiedyś pracownik podkabluje, że musi sprzedawać poza kasą fiskalną. Prawda? Wczoraj jeszcze byłem w Sejmie, bo byłem członkiem Komisji Etyki Poselskiej i mieliśmy ostatnie spotkanie, sprawdzaliśmy oświadczenia majątkowe posłów, te, które złożyliśmy, kazano nam złożyć do 5 września. No i tam koleżanka, która sprawdzała jakąś tam ilość tych oświadczeń majątkowych, mówi, patrzcie się, miałam 2 lekarzy ginekologów, obydwoje byli na stratach. Tak wygląda. Więc proszę Państwa, tak to wygląda. Podatki mogłyby być dużo niższe, gdyby je w miarę przyzwoicie większość ludzi płaciła. Wtedy chętniej by ludzie swoje biznesy otwierali i z bezrobociem na pewno byłoby dużo lepiej. Oczywiście to nie stanie się nagle, ponieważ no, mentalność jest taka, że niektórzy mówią, że najważniejsze 2 rzeczy w życiu człowieka to dobrze zjeść i oszukać fiskusa. Choć to są 2 najważniejsze rzeczy w życiu człowieka, chociaż inni mówią, że to, co na pewno nas spotka, to śmierć i płacenie podatków. To jest jak gdyby druga taka wersja. Dziękuję bardzo. Nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z przedmówcami, ale musimy zauważyć jedną rzecz, że nie będzie nowoczesnego państwa, nowoczesnej Polski bez nowoczesnego społeczeństwa. Musimy temu społeczeństwu, które jest na tyle przedsiębiorcze i na tyle wyedukowane, umożliwić rozwój gospodarczy, umożliwić zakładanie działalności jednoosobowych, umożliwić pracę nad poprawą własnych, często lokalnych produktów. Musimy tym ludziom stworzyć takie warunki pracy, takie warunki, żeby oni sami mogli generować sobie płace, sami mogli zarządzać swoimi małymi, często jednoosobowymi firmami. Musimy stworzyć taki pakiet pomocowy, taki pakiet gospodarczy, który na przykład ujednolicałby podatki, ujednolicałby to, o czym tutaj przedmówcy mówili, właśnie składki na ZUS, czy składki do KRUS. Powinniśmy na przykład stworzyć Ministerstwo Przedsiębiorczości, żeby promować gospodarkę, czyli promować przedsiębiorczość, a nie tworzyć Ministerstwo Gospodarki, żeby tą gospodarką administrować, bo to jest chory system. My zarządzajmy, a nie administrujmy, bo od administracji są urzędnicy. Oni powinni administrować tym, czyli liczyć i przekładać z jednego miejsca w drugie, te wypełnione druki. Natomiast my promujmy przedsiębiorców, róbmy wszystko, żeby ta przedsiębiorczość rosła, a ja osobiście jako
młody człowiek. Wierzę w to, że wielu ludzi mi podobnych będzie równie przedsiębiorczych, co nasi sąsiedzi z zachodu i sami będą lokowali się w tym najlepszym, mam nadzieję, najwyższym sektorze finansowym, pracując nad tym, co lubią i nad tym, co chcą robić, krótko mówiąc. Ja chciałem się odnieść do sprawy bezrobocia, bo akurat ma troszkę ponad te pół wieku. Pamiętam czasy, kiedy był obowiązek pracy i bezrobocie było w granicach 5%, gdzie należało się panu milicjantowi legitymować, gdzie się pracuje. Więc bezrobocia jako takowego nie zlikwidujemy. Ja myślę o zmniejszeniu bezrobocia. A jeśli chodzi o region Podhala, Beskidu Niskiego, w ogóle Polski Południowej, jest to prosty sposób. Po pierwsze, rzemiosło, które daje samozatrudnienie, z tym, że nie może to być tak obłożone wysokimi podatkami jak obecnie, zwłaszcza VAT-em. I druga sprawa jest pazerność KAS, Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka zdrowotna, którą nie tak dawno płaciłem, 3 składki zdrowotne. Pytam się posła Rydzonia, dlaczego ja mam płacić 3 składki zdrowotne? Albo nie płacą rolnicy. Nie jest to moja sprawa, czy rolnicy płacą, czy nie płacą. Ale to zwiększa bezrobocie, wchodzenie w szarą strefę. Ze względu na to, że ja chcąc dorobić 200 zł dodatkowo po pracy, muszę zapłacić 247 zł składki zdrowotnej. Bo składka zdrowotna jest niedzielona. Dziękuję.